There wasn't a girl, man. There's always a girl. Cześć, siemanko. Tutaj Xalion i zapraszam na kolejny odcinek serii GTA Episodes from Liberty City. No i tak, plan był taki, że zaczynamy już nagranie od momentu wjechania, wjechania do... Tak, please make a U-turn, ciekawe jak. Od wjechania do garażu, ale uznałem, że... zajebiste parkowanie po prostu. Kurde, jestem mega. Dobra, ale uznałem, że... jeszcze się, wiecie co zrobimy? Uzbroimy troszeczkę. Uzbroimy się troszeczkę i pójdziemy tutaj do sklepu z bronią. Weźmiemy sobie kamizelkę, jakieś tam naboje do RPGa. I już raczej powinno nam się udać przejść za pierwszym razem, no chyba, że któryś z tych cieci zginie, no to wtedy będzie już lipa. Stoperek włączyłem sobie. No i tak. RPG chyba jest za 15 kafli. Właśnie, kurczę, tamtego straciłem. Ach, lipa straszna. Dobra, kupimy sobie amunicję. Tak, dobra, te 3 rakiety nam powinny wystarczyć. Jak tam reszta naszej? No, tutaj można by też coś dokupić. To jest chyba ta broń. Nie. To my tego nie mamy? Ups, myślałem, że to mamy właśnie. Czy mamy coś innego? Dobra. No i tą kamizelkę kuloodporną, która jest tam po prawej. Jest dużo broni, także spoko. No i tą kamizeleczkę bym jeszcze pana poprosił. Dziękuję bardzo. Idziemy zabić kilku Rusków. Nie, to będzie nie zabicie kilku Rusków, tylko kilku gości NUS. Dobra. Jakieś taksi? Co takie pustki w ogóle w tym Chinatown? Straszliwe. Panie, poczekałbyś pan trochę. O, tam jest jakaś. Dobra. Panią przeproszę, ale ja naprawdę potrzebuję tej taksówki. Bulgarin. Okej. No i tak. Tutaj troszeczkę mi się nie wiadomo czemu skraszowało GTA tutaj przy wysiadaniu. No i zaczynamy tą misję. Już nie będziemy oglądać filmika. Kto tam nie oglądał poprzedniego, możecie sobie powrócić. Ponieważ w poprzednim odcinku już to oglądaliśmy, film był dość długi. A mi się coś plączy język, boże. Dobra. Więc lecimy do garażu podziemnego. Zrobić tam małą rozpierduchę. Gra się oczywiście nie zapisała. Musiałem odwieźć drugi raz sklep z bronią. Kupiłem dokładnie to samo, także nic nie straciliście. Przepraszam pana. Z całego serca. Ogólnie zajebisty kolor tego samochodu jest. Taki kurczę ciemny, zajebiście turkus. Kurczę, tutaj zrąbałem. Przepraszam. Wtedy też jechaliśmy tą trasą? Nie wiem, chyba jakoś inaczej mi się wydaje. Ale dobra. Choć może tędy, bo to chyba pamiętam, nie wyrobiłem tego zakrętu. O, i wbiłem się tak tutaj po lewo. O, jakie korki, masakra jakoś. Przepraszam. No jeszcze idiota wychodzi, no, o god. Chociaż w sumie mogę teraz go wyprzedzić.
Patrz to pan i jedziemy. Relationship. Of course, but what is he? He is a drug addict, a madman. You are useful to him, but you think that is all he wants from you. When Sam new man. No, znowu tu jak ktoś dostaje mandat, wtedy też dostało, pamiętacie? No jak jedziesz, bałwanie? Pierw skręcasz, później nie skręcasz, idiotą jesteś. No, to było zamierzone, żeby nie było. No, i tak ma być. Okej, tu już za chwileczkę powinno być to, wszystko tutaj. Na pewno nam się przyda ten RPG, ponieważ fajnie będzie się zwijało te ich czołgi. Z RPG. A ja stroluję grę i zaparkuję sobie tyłem. Haha, widzicie? Nie da się. Da się. Czyli przewidzieli to, że... może być tak, że ja sobie po prostu położę gdzie ja chcę, nie? Okej. Położymy na przykład jeszcze na tym samochodzie. Oraz na tym. I na przykład jeszcze tutaj. O, teraz powinno się już na pewno udać. Chociaż wiecie co, jeszcze przymocuję na przykład tutaj. O. Tu. I tu. Co ma się zmarnować? Więc czekamy na ekipę NUS. Jadą. Ta, nie wrobicie. Żeby tylko nie zobaczyli tych innych bomb, bo lipa by była troszeczkę. Dobra, wysadzamy, nie? O, ładnie jebło. Bez żadna cokolwiek. O, nie, 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 nie. Tak widzę, nie, niekoniecznie można grać. No, musiałeś go teraz trafić, idioto. I schowajcie się, ludzie, schowajcie się. O! Panie! Się go przestraszyłem. Jebot! Jebot! Tam mamy tego peczenego, ale chyba go nie będę używać. Przynajmniej na razie, nie? Tam wszystko wybucha, w ogóle masakra jakaś. Totalna rzeźniawka. Przepraszam. Ten w ogóle bez kamizelki kuloodpornej biega. Dobry jest gościu. Kolejni? Kurde, kolejni jadą. Ostatnia rakieta. Znowu będę musiał kupować całą bazukę, no. No nie, nie będę snajperem. No, ale on ma durne taki bieganie. Troszeczkę nie powiem. A,
Czemu wy mnie nawet nie osłaniacie? Kolejni, patrzcie no. Może wybuchnie, może wybuchnie, może wybuchnie. No dawaj, lecisz pan. Kosmos. Yeah. Za dużo nam to nie dało, ale dobra. Dobra, teraz już na pewno przeżyjemy, mi się tak wydaje. Tam się kryje jeden jeszcze. Padłeś. Dobra, udało się. O, mamy kamizelkę, bardzo fajnie. No idę przecież. Mam wrażenie, że musimy podpierdzielić im ten wóz. Dobra, ci padli. FBI się już widzę, w co wmieszało. Bierzemy ten samochód, albo nie, ten jest jakiś fajniejszy, mi się wydaje. Chociaż pewnie to te same są. Tak, to są te same, ale kurde, jakie fajne. No i z przygotowaniem już patrzcie, jak nam zajebiście poszło. Za pierwszym razem, bez problemu właściwie. Koniec tego wycia. Dobrze, że chociaż nas nie... nie ścigają. Nie zauważyłem, zobaczyłem się na dialog. O nie, korki, ale dobrze, bo wszyscy chcą mnie jakoś na lewo. Akurat dobrze, jedź pan, kurde. Panie, jedź pan. Bo jestem na służbie. Jedź. No panie, jedź. Całe życie z debilami, no. Dziękuję bardzo. Przypuścili nas bez płacenia. Ciekawe, czy to daleko jest. Miejmy nadzieję, że nie. Ale te dialogi są strasznie uciążliwe. Oni tak gadają. Zamiast zwięźle powiedzieć, że chcę odkupić klub, to nie. No, udało się, dojechaliśmy. Jej. The offer will not be there forever. Okay, I will. Send my regards to Big Tony. Big Tony. Ten żarcik. Dobra, zapisujemy oczywiście.
O kurde. Strzały w głowę, celność, czas, dobra, wyjście. Okej. No to teraz mam taki pomysł, że jesteśmy tutaj. To w sumie jesteśmy blisko skoku spadochronowych. Zobaczymy, co to jest, co? Please make a U-turn, we're safe. No ale korki zrobiliście, panowie. O, prawie bym o nich zawadził. Ale nie, nie, nie. O, to będzie pewnie chodziło o ten wielki. Wielki wieżowiec. Chyba że mam już teraz na niego wlecieć, no to wtedy lipa by była. Pani, przesuń się. Chyba że da się do niego wejść, no to wtedy. O, da się wejść, ta gitara. No tak, chcę zeskoczyć. Wow, przefajny widoczek. I muszę tam trafić, tak? Będzie ciężko. Myszka, aby się rozejrzeć. LPM, aby skoczyć. Poleciało w pizdu. LPA ma by otworzyć, Jezusie. Nie, 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 za późno, za późno, za późno. Oh, fuck. Ja chcę jeszcze raz. Nie, czyli to trzeba po prostu otworzyć od razu po tym. Po wiecie, po wyskoku. Zobaczymy, jak poradzimy sobie za drugim razem. No, nie przejedź mnie, panie. Już się powinno dać wdrapać, no. Ba, się zmęczyłeś, gościu. Straszliwie. O, wciąż nasz samochodzik stoi. To wiecie co, żeby nam go też nie podpierdzielił. Ale to pewnie nic nie da, ale wiecie. Zrobimy tak. Nie, 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 nie. O, niech nam tutaj migają te światełka. A my tymczasem skaczemy jeszcze raz. Tak, 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 to już znam. Co to za wczytywanie? Aha, dobra. Dobra. I lecimy. No, 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 wyskakuj z tego spadochronu, dokładnie. Powinno się nam udać. Jesteśmy na fajnej wysokości. Tylko żeby trafić tam centralnie. No, 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 no. Fuck, gówno. Pieprzcie się. Milimetry od tego. Och. No i lipa. Dobra, to skoro nie tak, to zrobimy tak. Bo na pewno nie, misji już nie chcę zaczynać, bo po prostu no lipa, nie? Chociaż wiecie co, nie będziemy. Weźmiemy się, tepniemy tam tym czymś. Taksóweczką. No, ale ta postać jest drętwa. Okej. Jesteśmy na miejscu. No, 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 panie, 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 wysiadam. Na środku ulicy. Brak jakiejkolwiek kultury. Dziękuję. Ogólnie mam strasznie mało życia. Ale dobra, przeżyjemy to. Spróbujemy. Wojny narkotykowe, konwój. Połódkę. Zjaj. Jak połódkę, to lipa, bo pewnie będziemy musieli pływać. We ain't doing it for the romantical aspect, bro.
They moving ship by boat, and that's how it's gotta be took. Okay, I got it. To będzie na tej wyspie? Tak, to gitara. Ale już raczej na GTA 5 będę musiał kupić nowy komputer, bo ten nie wyrobi, nie ma szans. A na pewno będę chciał sobie za nim pograć w GTA 5. Dzio, zaparkowałem idealnie. No i wsiadamy, skok. Kto wpadł do wody? Tamten idiota. Jakieś, nie wiem, droga, wyznacznik czy coś? Panie, siadaj pan, bo się wykoleisz. Diablo, I hope this shit don't get out of control. Why? Cause you worried about how many people you gonna kill, loco? Tamten się chyba teleportuje do nas, nie? Mam przynajmniej taką nadzieję. Aha, to jest blisko tutaj, to dobra. O, widzicie? On jest na innej łodzi, automatycznie. Dobra, będziemy już blisko, da się strzelać także git, tylko szkoda, że z takiej broni. Że mi się przed tym radio nie włączył, chociaż nie, chyba mam nawet wyłączone maksymalnie. Tak, to gitara. Jesteśmy już blisko, zaraz powinniśmy ich zobaczyć. To chyba oni, tam ci na nosie. Mam ich zabić? Rozwalić? Coś z nim zrobić? Tak. On chyba coś po hiszpańsku zaczął nagle szprechać. No ruszamy się, ruszamy, ruszamy. Ale mam kiją broń. Kurde, gdyby to był Just Cause, wszystko byłoby piękniejsze. Tak, nie ma co jak bić tego, nie? Ty, bo ja zaraz padnę. Siadaj! No! Boże, co mnie mrawę. Gdzie to jest? O Boże, daleko. Tam się oczywiście spadli, nie ogarnęli. A ci mi gonią wciąż, lamusy. Jak ktoś mi strzeli w bańkę, to będzie tak jak w ostatnim odcinku, tylko PUM! I nie ma mnie. No gdzie po mojej motorówce? No i jeszcze troszkę, to powinien być pewnie jakiś dok czy coś. Albo jakiś taki garaż czy coś, zaraz zobaczymy. A te lamy wciąż strzelają, bo tamci sobie z nimi nie radzą totalnie. O, i to pewnie tutaj, dokładnie. Okej. We wouldn't be getting paid like this, you weren't here, bro. Until next time, bros. Down, mommy.
Na pewno zadzwonią. A tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek. Jeśli odcinek się podobał, daj łapkę do góry i skomentuj ten film. Także trzymajcie się, do następnego razu, cześć!